Szczęść Boże, pan prezes, premier, naczelnik Kaczyński wygłosił zdanie, które nie miało charakteru ocennego. On stwierdzał fakt. Donald Tusk agentem niemieckim. Pytam, kto będzie siedział? Kto będzie siedział? Dowiemy się w swoim czasie. Na razie proszę, żeby to pan usiadł. Za nami bardzo brutalna i spektakularna kampania wyborcza. Wyborcy wyłonili w głosowaniu nową rządową koalicję, którą będziemy nazywać od dzisiaj koalicją 15 października. Ja, zwykły, szary człowiek, taki jak wy, wzywam was wszystkich, nie czekajcie dłużej. Piotr Szczęsny, szary człowiek, spłonął jesienią 2017 roku. Nie, panie pośle, nie rozpłaczę się. Chcę powiedzieć, że proszę państwa, wszystkie naprawdę, zdania... przepraszam panie premierze, nie musicie się państwo zgadzać z poglądami tego człowieka, ale bardzo proszę o szacunek dla majestatu śmierci. To jest obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, który wyraził swoją opinię i przypieczętował ją swoim życiem. Szacunku trochę, drodzy państwo. Ale przecież istotą demokracji jest to, żeby spierać się, toczyć tę wojnę na górze, tu w Sejmie, w parlamencie, i po to, żeby uchronić własny naród, własne rodziny od takiej nieustannej wojny politycznej tam na dole, wśród zwykłych ludzi, w naszych domach. Ja nie wiem, znaczy tak obserwowałem wasze wysiłki albo i zaniechania w Unii Europejskiej, w całej polityce zagranicznej. Chcę wam powiedzieć, że naprawdę mniej nikt nie ogra w Unii Europejskiej. Ja już nie mogę słuchać czasami niektórych polityków europejskich z innych państw Zachodu, którzy mówią coś o zmęczeniu sytuacją na Ukrainie. Oni są zmęczeni. Oni mówią to w twarz prezydentowi Zełenskiemu, że już nie mają siły, że są wyczerpani. Chcę powiedzieć, że zadaniem Polski, zadaniem nowego rządu, ale zadaniem też nas wszystkich, jest głośno, stanowczo domagać się od całej wspólnoty Zachodu pełnej determinacji w pomocy Ukrainie w tej wojnie. Chcę, żeby Polska umiała wziąć współodpowiedzialność za ochronę europejskich granic i za ochronę europejskiego terytorium. W programie mojego rządu nie będzie miejsca na handel wizami. Polska wschodnia granica będzie granicą szczelną, którzy bez poszanowania procedur, bez poszanowania prawa, bez poszanowania... Proszę zejść z mównicy, panie pośle. Bez poszanowania dobrych obyczajów. Nic, co było dane przez lata, nic, co jest uprawnieniem polskich obywateli, nie zostanie zabrane. Wynagrodzenia dla nauczycieli wzrosną o 30% i ten wzrost będzie od 1 stycznia. Wynagrodzenia dla całej sfery budżetowej wzrosną o 20%. Wprowadzimy natychmiast drugą w ciągu roku waloryzację rent i emerytur, wtedy, kiedy inflacja będzie przekraczała 5%. Śmialiście się z babciowego? Będzie babciowe w tym roku. Panie pośle Gliński, gwiazdka już niedługo. Pan cały czas o tych 8 gwiazdkach. Jedna wystarczy niebawem. Ja nie wiem. Nie wiem, czy państwo zauważyli, ale ja ciągle słyszę z tamtej strony okrzyki 8 gwiazdek. No, ja nie wiem, czy państwo lubicie ten... Tak. Pani Barbara Nowacka będzie pełniła rolę ministra edukacji. Tak naprawdę wystarczy chyba zamknąć na chwilę oczy i przypomnieć sobie. Pan minister Czarnek, pani minister Nowacka. I chyba wszystko jasne, prawda? Panie pośle Ozdoba, ja widzę, że pan się męczy. Ale może by pan nas nie męczył. Dziękuję. Panie marszałku, nie wydaje mi się, aby pan minister Ozdoba kiedykolwiek zaryzykował pójścia na żyletę, szczerze powiedziawszy. Zaraz powiem coś o waszych rządach, bo Cebos o tym też mówi. Nie mamy prawa zmarnować tego wielkiego odrodzenia, bo 15 października nastąpiło wielkie Polaków odrodzenie. Szczęśliwej Polski już czas. W nawiązaniu do tego, co pan mówił o tym, że coś się w Polsce zmieniło, wczorajsze obrady Sejmu w internecie oglądało ponad 4 miliony obywateli. To jest...
To jest realna zmiana, drodzy państwo. Ludzie naprawdę interesują się demokracją i tym, co tutaj robimy. Patrzą nam na ręce, chcą wiedzieć więcej. Chciałbym z tego miejsca serdecznie pozdrowić wszystkich tych, którzy dzisiaj oglądają naszą pracę tutaj w tej Izbie. Nagrodźmy ich gorącymi oklaskami. Ich wszystkich, niezależnie od tego, jakie mają poglądy. Wykorzystywanie listu samobójcy, by uzasadnić swoją politykę, to najpodlejsze, co można zrobić. Pan nie ma skrupułów, ale też jest pan nieuczciwy, bo gdyby pan miał odrobinę uczciwości w sobie, to zacytowałby pan list, jaki napisał do pana człowiek, który się podpalił przed kancelarią w 2011 roku, kiedy pan był premierem. Przypomnę Wysokiej Izbie treść tego listu. To pan nakręcił spiralę nienawiści. Przypomnę moherowe berety. To pan wyhodował Palikota, symbol hejtu i pogardy. Nie zdobywacie władzy dzięki polityce miłości, tylko polityce ośmiu gwiazdek. Dziś można odnieść wrażenie, że Marcin Kierwiński, który jest szykowany na ministra spraw wewnętrznych, przebierze się za komandosa i osobiście będzie wyłapywał tych, którzy szturmują naszą granicę. Już słychać z ust polityków PO, że brakuje pieniędzy na realizację waszych obietnic. Jak to jest, że jak my rządzimy, to pieniądze zawsze są? A wystarczy, że wy dorwiecie się do władzy, to zaczyna ich brakować. Wiecie, dlaczego Donald Tusk tak spieszy się jutro na spotkanie z niemiecką polityką Ursulą von der Leyen, przewodniczącą Komisji Europejskiej? Po to, aby zameldować jawohl, zadanie wykonane. Z kronikarskiego obowiązku wspomnę tylko, panie pośle, że zanim premier Tusk spotka się z Ursulą von der Leyen, spotka się też z prezydentem Andrzejem Dudą, który zaprosił go wczoraj na to spotkanie. Dzisiaj już jest przepięknie, dzisiaj jest już normalnie, szanowni państwo. Kobiety mają dosyć tego, że państwo i Kościół wtrącają się w ich życie. Ja mam 3 córki i chciałabym, żeby w przyszłości miały prawo same decydować o sobie. Kobiety zmobilizowały się w tej kampanii jak nigdy wcześniej, bo nie mogły już dłużej czekać. Mówili, że rząd PiS obalał kobiety i tak się stało. Trzeba to podkreślić, że dla mojego pokolenia walka o klimat, o środowisko naturalne, o dobrostan zwierząt, o czyste powietrze, o zaprzestanie wycinki lasów czy czystość rzek to sprawy szalenie istotne. A Donald Tusk wie, jak to zmienić. Ten rząd Polsce się po prostu należy. Drugi postulat to Kościół i władza na swoje miejsce. Relacje między państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi, zwłaszcza Kościołem katolickim, wymagają uporządkowania. Po pierwsze, kwestie dotyczące klimatu, środowiska i transformacji energetycznej. To kwestie kluczowe dla naszego życia. Składki na ZUS i wakacje od ZUS-u to jest jedna z naszych propozycji programowych. Chorobowe płatne przez ZUS od pierwszego dnia, a nie przez pracodawcę. To jeden z konkretów umowy koalicyjnej, którą zawarliśmy. Postawienie na odnawialne źródła energii, kasowy PIT. Konkrety, które za chwilę będą zrealizowane. To jest sfera naszej odpowiedzialności. I tak, fundament. Praca była upokarzana. Praca była niedoceniana. Praca była źle wynagradzana. Praca w Polsce musi się opłacać i praca w Polsce będzie się opłacać. Ci, którzy pracują, ci, którzy dają siebie, będą więcej otrzymywać. Niektóre nadzieje spełnią się szybko, jak w sprawie in vitro. Niektóre będą spełnione za chwilę. Z realizacją innych będziemy musieli poczekać do 2025 roku, do wyborów prezydenckich. Ale w tej kadencji żaden temat nie zostanie uznany za temat zastępczy, czy, uwaga, nietykalny ze względu na tak zwany światopogląd. My, posłanki Lewicy, złożyłyśmy już 2 projekty ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży. I będziemy namawiać koleżanki i kolegów z koalicji rządowej do ich poparcia. Dekryminalizacja pomocy w aborcji oraz legalizacja przerywania ciąży to nie jest światopogląd. To po prostu prawa kobiet. Po pierwsze, nastąpi przywrócenie porządku prawnego.
odpolitycznienie Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa. Po drugie, uznanie tak zwanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji za nieistniejący. Po trzecie, opieka psychologiczna dla uczniów w każdej szkole. Po czwarte, macierzyństwo i ojcostwo. In vitro to za mało. Po piąte, będziemy budować nowe żłobki. Po szóste, już niebawem nastąpi nowelizacja kodeksu karnego tak, aby mowa nienawiści ze względu na orientację czy tożsamość psychoseksualną lub płeć była ścigana z urzędu. Po siódme, rząd będzie aktywnie działał na rzecz likwidacji luki płacowej. Po ósme, rząd będzie prowadził politykę mieszkaniową, zakładającą wsparcie budowy mieszkań na wynajem. Po dziewiąte, zgadzamy się w koalicji co do rozwoju transportu publicznego i zintegrowanego systemu biletowego. Po dziesiąte, poprawimy sytuację seniorów po śmierci współmałżonka. Po jedenaste, nowy rząd wie, że alimenty to nie prezenty, dlatego poprawimy skuteczność egzekucji alimentów. Po dwunaste, podwyżki dla nauczycieli, pracowników służby publicznej, w tym administracji, sądów i prokuratury. Po trzynaste, przywrócimy prawa nabyte emerytów mundurowych. Będziemy budować nowoczesny miks energetyczny, który zapewni Polkom i Polakom tani prąd i czyste powietrze. Zwiększymy też obszar dotyczący ochrony w parkach narodowych. Będziemy dbać o zielone płuca Polski. Odpartyjnimy media publiczne. Po siedemnaste, nowoczesny patriotyzm, pamięć i prawda historyczna. Odpartyjnimy też kulturę i zagwarantujemy wolność artystyczną. Będziemy wspierać samorządność. I wreszcie po dwudzieste. Nie udało się wprawdzie wpisać do umowy koalicyjnej ani związków partnerskich, ani równości małżeńskiej. Niemniej właśnie dzisiaj Europejski Trybunał Praw Człowieka podjął historyczną decyzję w sprawie Polski i praw związków jednopłciowych. Uznał, że Polska narusza artykuł 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka poprzez brak zapewnienia możliwości uznania i ochrony związków osób tej samej płci. I ja mówię tutaj, na tej sali, miłość w końcu wygra. Zapowiadaliśmy przez całą kampanię wyborczą, że nie poprzemy ani rządu Mateusza Morawieckiego, ani rządu Donalda Tuska. Słowa dotrzymujemy i mamy już w tym exposé wyjaśnienie, jasną listę dowodów, dlaczego tego nie zrobimy. Otóż to było przede wszystkim exposé z naszej perspektywy niezwykle podobne do wystąpień polityków PiS-u. Dziś przez 2 godziny złożył pan zaledwie kilkanaście obietnic i niektóre wariantowe na zasadzie przeanalizujemy, zobaczymy, będziemy audytować, nie wiadomo. My nie oczekujemy od rządu żadnego nowego mesjanizmu. Tu nie potrzeba ratować republiki. Tu nie potrzeba uczyć społeczeństwa, czym jest demokracja. Tu potrzeba dobrego rządzenia, którego PiS nie potrafił dostarczyć. I widzimy, że wy także jesteście na dobrej drodze, żeby wpaść w dokładnie te same kolejne. Czekamy, że pokażecie, że da się rządzić normalnie. Czy to pokażecie? Wasze przemówienie niestety tego nie zapowiada. W momencie, gdy zdawaliście władzę, odbył się pierwszy spokojny marsz niepodległości. Nie różnicie się tak bardzo, jakbyście chcieli to przedstawić społeczeństwu. Rozwijaliście te same polityki i wy. Nikt z was nie wetował kluczowych rzeczy najważniejszych dla Unii Europejskiej. Nie wiemy, w jaki sposób chce pan zabezpieczyć polską pozycję w Unii Europejskiej. Na stole jest wyrzeczenie się prawa weta. Poprzednio przy traktacie lizbońskim wy i PiS popieraliście wyrzeczenie się prawa weta przez Polskę w różnych dziedzinach. My nie chcemy w rządzie wpływów lewicy, którą pan obsadza na kluczowych stanowiskach odpowiedzialnych za pracę, za edukację, za rodzinę. To kuriozalne decyzje jak na byłego polityka centroprawicy, ciągle przez jakieś nieporozumienie należącego do partii chadeckiej czy może posthadeckiej. Nie chcemy poprawności politycznej, nie chcemy ograniczeń wolności wypowiedzi, które pan próbował wprowadzić, kiedy był pan poprzednio premierem. Testował pan to, nie znalazła się większość, oby i w tym Sejmie się nie znalazła. Nie chcemy uczenia nas wartości, bo swoje wartości mamy i znamy. Nie chcemy uczenia nas europejskości, nie chcemy centralizmu w Unii Europejskiej, nie chcemy etatyzmu, socjalizmu, jeśli coś wam wyjdzie. Nie zawahamy się tego zauważyć, bo nie jesteśmy ideologicznie nastawieni, że ma się wam nie udać. Nie chcemy sekciarskiego konfliktu PiS-u i Platformy. Chcemy Polski normalnej, w której rządzi się dobrze. I pańskie exposé w tej chwili krytykujemy, bo pańskie exposé było skupione na sekciarskim sporze PiS-u i Platformy, a nie na planie dobrego rządzenia. Dziękuję bardzo. Bezcenne wsparcie kolegów. Dziękuję panie marszałku, panie pośle. Pan Marek Jakubiak z koła Kukiz 15 jako ostatni. Bardzo proszę panie pośle. Panie marszałku, Wysoka Izbo, ciężko się tu stoi, tak zaorane to pole.
Gdzie? Chcę... Tutaj taka orka przed chwilą była. Czy złożył pan już zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Jarosława Kaczyńskiego? Posiada wiedzę, że w tej sali miota się takie straszne oskarżenia o zdradę stanu, służenie obcemu państwu. Więc teraz, jeśli pan, panie premierze, wie, że Kaczyński wiedział, nie powiedział, to czy pan już złożył? Nie ukrywam, że moją intencją jest doprowadzenie tutaj do repliki finału policji Mrożka, gdzie to policja sama się wyaresztowała. Mam nadzieję, że PiS zamknie PO, PO zamknie PiS i wtedy będziemy mieli spokój. Porzućmy łamańce językowe. Słowo ministra nie istnieje. Z Panem Bogiem. Pozdrawiam pana serdecznie w imieniu niejednej ministry przyszłego rządu. Adam Bodnar, odbierając 2 lata temu nagrodę Dialog Prize, powiedział następujące słowa. Polska kultura prawna i przemiany po 1989 roku zostały zainspirowane i były wspierane przez niemiecką myśl prawniczą. Ale to powoduje po stronie mentora także szczególną odpowiedzialność, jak w przypowieści z Małego Księcia. Jeśli oswoi się zwierzątko, to nie można go później porzucić. Panie premierze, czy wybierając Adama Bodnara na ministra sprawiedliwości, czuje się pan jak oswojone przez Niemców zwierzątko? I niech pan jasno i wyraźnie nam powie, kto jest pańskim mentorem. W związku z tym, że nie ma na sali pana premiera, zgłaszam wniosek formalny, abyśmy zrobili przerwę, bo mógł wyjść, mógł się zmęczyć, żeby wrócił na salę, bo co to jest za zadawanie pytań, jak pana premiera nie ma na sali. Ale bez złośliwości, drodzy państwo, wczoraj pan premier Morawiecki siedział cały czas. Wczoraj pan premier Mateusz Morawiecki nie cały czas był na sali. Dzisiejsze exposé, gdyby porównać do zupy grzybowej, w której konkrety to grzyby jadalne, a kłamstwa to trujaki, to borowikowych konkretów było jak na lekarstwo, taka wodnista breja. Natomiast sromotnikowych kłamstw zagęszczenie, taka gęsta pulpa, którą chcecie nakarmić Polaków. Natomiast to za pana rządów wywłaszczenia były jedyną metodą pozyskiwania gruntów na inwestycje. Mówił pan, że nie było protestów wtedy. Ja wydrukowałem drobny ułamek artykułów z tamtych lat na temat protestów przy wywłaszczeniach na inwestycje. Proszę. Dziękuję bardzo, panie pośle. Widzimy, pan poseł wręczył premierowi swoje papiery. Niektórzy dopytują w transmisji, ile jeszcze pytań, więc poinformuję, że jeszcze 129 pytań. Przed chwilą doszło do niebywałego zdarzenia. Została przerwana uroczystość o tle religijnym. To jest niedopuszczalne. Poseł Braun, dokonując napaści na uroczystości religijne, panie pośle, na polskiej ziemi, gdzie wydarzył się holokaust, jeżeli tak, to z dokonał jakiego punktu? Aktu hańbiącego. Dlatego wnoszę o przerwanie obrad, wezwanie pana posła Brauna do prezydium Sejmu celem wykluczenia z obrad. Na polskiej ziemi, gdzie wydarzył się holokaust, nie ma miejsca, przestrzeni na akty antysemickie pod dachem Wysokiego Sejmu. Doszło do ataku polegającego na zgaszeniu świec hanukowych przy użyciu gaśnicy przez tego oto ekstremistę, co jest bezpośrednią napaścią na akt religijny i na takie zachowanie nie ma w tej Izbie tolerancji. W trybie sprostowania, Wysoka Izbo, nie może być miejsca na akty rasistowskiego, plemiennego, dzikiego, talmudycznego kultu na terenie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Jak rozumiem, przez zebranych przemawia ignorancja. Nie jesteście państwo świadomi przesłania treści tego aktu zwanego niewinnie świętami. Panie pośle, bardzo Hanuka. Proszę odnieść. Przypisano mi tutaj pobudki rasistowskie, gdy tymczasem ja właśnie przywracam stan normalności i równowagi, kładąc kres aktom satanistycznego, talmudycznego, rasistowskiego triumfalizmu. Bardzo dziękuję, ponieważ panie tak pośle. Jest przesłanie tych świąt. Bardzo wzywam państwa na dysputę teologiczną,
chętnie podzielę się informacjami, które panie do państwa pośle, bardzo dziękuję. Proszę zejść z mównicy. Przejmuję prowadzenie obrad. Bardzo proszę, panie dziękuję. Panie pośle Braun, stwierdzam, że w rażący sposób naruszył pan spokój lub porządek. W związku z tym zbierze się prezydium Sejmu, które podejmie stosowne uchwały dotyczące ukarania pana. Chcę pana ostrzec, że jeżeli jeszcze raz stanie się to, co stało się przed chwilą, a więc z mównicy sejmowej będzie pan obrażał wyznawców innych religii, uznam, że naruszył pan powagę Sejmu i wykluczę pana z obrad. Proszę bardzo, jeżeli pan chce, to proszę, niech pan to zrobi. Niech pan to zrobi. Panie marszałku, wyzywam wszystkich tu zebranych, a także słuchaczy, widzów na dysputę historyczno-teologiczną. Chętnie, panie pośle, zwracam panu chętnie uwagę. Wykażę panu, panie marszałku, ignorancję pańską pośle, i wszystkich zebranych uwagę, w dziedzinie, w której tak śmiało Sejmu. Pan się wypowiada. Panie pośle, nie ma pan pojęcia o istotnym przesłaniu tego regulaminu Sejmu przywołuje pana do porządku. Panie pośle, na podstawie artykułu 175 ustęp 4 regulaminu Sejmu przywołuję pana do porządku i stwierdzam, że uniemożliwia pan prowadzenie obrad. Panie pośle, pan nadal uniemożliwia prowadzenie obrad. Zaczął pan znowu obrażać ludzi. Na podstawie artykułu 175 ustęp 5 podejmuję decyzję o wykluczeniu panu z posiedzenia Sejmu. Zgodnie z regulaminem Sejmu proszę opuścić salę posiedzeń. Informuję też pana, że zostanie przeciwko panu skierowany wniosek do prokuratury za zakłócenie obrzędu religijnego na terenie Kancelarii Sejmu. Panie pośle, co pan robi? Panie pośle, co pan robi? W związku z zaistniałą sytuacją chciałem w imieniu własnym, ale także mam nadzieję, myślę, że całego naszego środowiska powiedzieć wyraźnie, że nie zgadzamy się na wszelkie akty nietolerancji i agresji na tle religijnym, jakimkolwiek innym. To przeczy podstawowym wartościom humanitarnym, humanistycznym. Nie zgadzamy się na to po prostu i w tej atmosferze także ja rezygnuję z zadawania pytania. Wydarzył się ogromny skandal na terenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Przypomnę, że w ciągu ostatniego miesiąca to nie pierwszy skandal. Zajmujemy się tu show, a nie zajmujemy się porządkiem w Wysokiej Izbie. I dlatego do tego typu sytuacji dochodzi. My mamy jeszcze 100 pytań do pana premiera Donalda Tuska. W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości wnoszę o odroczenie obrad do jutra. Chcemy zadawać pytania, ale jutro. Dzisiaj ten skandal musi być wyjaśniony, bo to jest skandal, który obciąża również tych, którzy dzisiaj zawiadują Sejmem. Kiedy rządziła tym z tej strony pani marszałek Witek, nigdy do takich skandali nie dochodziło. Dzisiaj mamy bałagan w Sejmie, trzeba to wszystko uporządkować. Dziękuję bardzo. Wydawać by się mogło, że parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości dołączą się solidarnie do wszystkich posłów, którzy zrezygnowali z zadawania pytań. Zgłaszam wniosek przeciwny. Klub Parlamentarny Koalicji Obywatelskiej chce kontynuować obrady, pomimo tego, co dzisiaj wydarzyło się hańbiącego w Sejmie. Pan premier Donald Tusk jest gotowy odpowiedzieć na wszystkie pytania, które padły do tej pory i te, które ewentualnie padną ze strony posłów i posłanek Prawa i Sprawiedliwości. Wypowiedzi pana posła Czarnka, wypowiedzi pana posła Moskala, wypowiedzi innych posłów robiących z tej strasznej sprawy wydarzenie teraz, a może pan sobie nie życzyć, panie pośle Czarnek, chcę państwa poinformować, że rzucanie teraz oskarżeń politycznych, że to, co się stało, jest współwiną obecnego kierownictwa Sejmu, państwa komentarze o tym, że za marszałek Witek tego nie było, są skandaliczne i są próbą uczynienia polityki z czegoś, co do czego powinniśmy być jednomyślni.
ale nie mogliście się powstrzymać od robienia na tym polityki. Niektórzy z was, i to skandal. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku przedstawionego przez pana posła Czarnka o odroczenie posiedzenia? Stwierdzam, że Sejm wniosek odrzucił. Zgłaszam wniosek o zmianę porządku obrad i dodanie do porządku obrad projektu uchwały Sejmu dotyczącej potępienia zachowania posła Grzegorza Brauna jako motywowanego nienawiścią i antysemityzmem. Będziemy także wnioskować o wniosek o wykluczenie z prezydium Sejmu pana wicemarszałka Bosaka. Mamy do czynienia z kontynuacją skandalu tego wieczora. Pan marszałek, zamiast zwracać się do tych, którzy wywołali skandal i to międzynarodowy, patrzył na nas i ma pretensje, że to my, bo to my, panie marszałku, jako pierwsi zgłosiliśmy wniosek o przerwę. Nie chcieliśmy kontynuować punktu zadawania pytań w sytuacji skandalu, który wydarzył się w Sejmie. Pan ma do nas pretensje? Panie marszałku, pan jest od prowadzenia obrad, a nie od recenzowania wniosków formalnych posłów. My tu jesteśmy pełnoprawnymi uczestnikami tej debaty i nie będzie nas pan recenzował. Zwracam uwagę, że pan marszałek nie miał nic przeciwko panu Braunowi rano, kiedy miał antysemickie wyjazdy pod adresem na przykład nazwiska pana premiera Mateusza Morawieckiego. Jakoś to panu nie przeszkadzało. Nie przeszkadzało też panu marszałkowi, jak był atakowany pan prezes Kaczyński przez pana Brauna, pośle, i to w sposób brutalny. Proszę jak pani na mnie nie pokrzykiwać. Była atakowana w sposób brutalny. Ma pan do nas pretensje, że panie my pośle, panu proszę opuścić na mównicę. Na sali? To jest skandal i to jest pański skandal, panie marszałku. Panie... W momencie, kiedy jako pretekstu jako pretekst wykorzystujecie skandaliczne zachowanie posła Brauna po to, żeby większość parlamentarna wycofała swoje pytanie, należy się zastanowić, komu to służy. Chcecie skrócić debatę? Chcecie ograniczyć pytania do premiera Tuska? I szanowny panie marszałku, proszę się nie oburzać. Odpowiedzialność wiąże się z pańską rolą. Ja wiem, że to nie jest łatwe. To nie jest tylko poklask i cieszenie się z popularności. Widzi pan, panie marszałku, do czego może doprowadzić pogoń do lajków i oglądalności? Należy wziąć odpowiedzialność. Panie pośle, za obarczanie mnie odpowiedzialnością czy współodpowiedzialnością za ten antysemicki wybryk spotka pana wniosek z mojej strony do Komisji Etyki Poselskiej. Natomiast, nie, drodzy państwo, są pewne granice, są pewne granice. Zobaczcie, co się dzisiaj stało. Stała się rzecz, która powinna nas dzisiaj zjednoczyć. Pan marszałek tak często przytacza przepisy, do których powinni się stosować posłowie. Regulamin Sejmu. Marszałek Sejmu stoi na straży praw, godności i powagi Sejmu. Dziękuję, że panu tej powagi przybyło. Ja zacytuję panu artykuł 7. Do podstawowych obowiązków posła należy w szczególności stosowanie się do wynikających z regulaminu Sejmu poleceń marszałka Sejmu. Panie marszałku, niestety kto zaczął robić z Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej cyrki, właśnie takie są konsekwencje tego, że tacy ludzie jak Braun czują się bezkarni. Dzisiaj należy z tym jak najszybciej zakończyć. To, co się wydarzyło tutaj przed kilkoma godzinami, to jest absolutna odpowiedzialność pana marszałka Szymona Hołowni. Ten człowiek, który jest dzisiaj marszałkiem Sejmu, Hołownia, doprowadził do takiego chaosu w Sejmie, który sprawia, że każda agresja jest możliwa. To wasza odpowiedzialność. I proszę odpowiedzieć na pytanie, dlaczego chroni pan pana Putina? Chroni pan, wiedząc, od roku 2010 ma pan pełną wiedzę i dowody od listopada 2010 roku, że piloci nie byli winni. Pan o tym wie. Pan marszałek Hołownia zapowiadał walkę o złoty przycisk. Niestety skończyło się patostreamem. Nie możemy pozwolić złu zwyciężyć dobra. Nie możemy dopuścić do tego, żeby szaleństwo, żeby absurdy, żeby obrażanie, żeby dewiacje ksenofobii czy antysemityzmu układały porządek obrad Sejmu Rzeczpospolitej, decydowały o tym, kiedy mają być powoływani prezesi Rady Ministrów i kiedy mają być odwoływani. Nie możemy sprawić, żeby ludzie tacy jak poseł Braun sprawili, że my staniemy się gorszymi ludźmi. Nie możemy pozwolić, żebyśmy się stali zakładnikami Brauna, żebyśmy się stali zakładnikami innych Braunów świata. Skoro nie ma na tej sali w tej chwili pana posła Brauna, to chyba nie jest ryzykowne powiedzenie, że nikt więcej na tej sali
nie akceptowałby w żadnej sytuacji takiego zachowania. I był taki moment unikatowy, kiedy można było poczuć, że w takich sprawach najważniejszych czujemy mniej więcej to samo i reagujemy mniej więcej tak samo. Wbrew być może intencjom pana posła Brauna, żebyśmy nie skapitulowali przed tego typu manifestacjami i żebyśmy dalej robili swoje. I żebyśmy dzisiaj powiedzieli Polsce, jest nowy rząd. Z tego 7-godzinnego materiału wyłowimy to, co było pytaniem domagającym się precyzyjnej odpowiedzi. Otrzymacie państwo na każde pytanie, które było pytaniem, a nie politycznym manifestem, odpowiedź na piśmie. Przez, jak wiemy, przez 2 lata, lubicie to słowo rotacyjne, przez 2 lata marszałkiem będzie, wszystko na to wskazuje, pan marszałek Hołownia. Ja rozumiem emocje, też rozumiem jakieś negatywne sentymenty normalne w polityce, ale po tych kilku minutach takiego wspólnego, naprawdę szlachetnego oburzenia na to, co zrobił Braun, tak szybko przejść do próby obarczenia za to, co się stało tutaj, marszałka Hołowni, to też, no, to też jest przekroczenie granic. Naprawdę tak, no nie można robić takich rzeczy. Bardzo proszę pani, ale poczekajcie państwo, sprawa jest jasna. Dziękuję panie marszałku. Wniosek formalny. Artykuł 117 ust. 2 regulaminu mówi, że debata nad wnioskiem obejmuje zadawanie pytań prezesowi Rady Ministrów oraz jego odpowiedzi na te pytania. Panie premierze, wczoraj byliśmy w tej Izbie. Pan premier Morawiecki przez prawie godzinę odnosił się do pytania każdego jednego posła z szacunku do tej Izby. Punkt tak, drugi. Panie pośle, pomylił pan artykuły. Artykuł 117 dotyczy wotum zaufania wyrażonego Radzie Ministrów, a my jesteśmy w artykule 113, który bardzo precyzyjnie opisuje, jak wygląda powoływanie Rady Ministrów w drugim konstytucyjnym etapie i tam słowa, o których pan mówi, i procedury, o których pan mówi, nie mają zastosowania. Przeczytam panu, żeby nie miał pan wątpliwości. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku prezesa Rady Ministrów pana Donalda Tuska w sprawie wyboru członków Rady Ministrów? Głosowało 449 posłów, większość bezwzględna wynosiła 225, za było 248 posłów, przeciw 201, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm bezwzględną większością głosów wybrał Radę Ministrów. Zgodnie z wnioskiem prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, zawartym w druku numer 96. Serdecznie gratuluję Radzie Ministrów, państwu ministrom. Głosowało 449 posłów, większość bezwzględna to 225, za było 447, nikt nie był przeciw, 2 posłów wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że Sejm bezwzględną większością podjął uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego. Informuję, że pierwsze posiedzenie tej komisji zostało zwołane na dzień 13 grudnia 2023 roku o godzinie 11. W kontekście procedowanej ustawy uważamy, że Poczta Polska nie powinna mieć zagwarantowanego ustawowego monopolu na świadczenie tych usług 10, ani teraz, 9, ani za rok, ani 8, nigdy. 7, przedłużenie 6, tego terminu 5, wdrożenia systemu 4, powinno być więc wykorzystywane 3, do przygotowania 2, zrewidowanego całego 1. systemu do ręki. Dziękuję bardzo, panie pośle. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Głosowało 448 posłów, za 431, przeciw 12, wstrzymało się 5. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych. Jestem pierwszy. Dziękuję bardzo. Panie marszałku. Dla mnie zawsze jest pan pierwszy. Proszę bardzo.